Przed chwilą Świt drugi wygrał 3-2 z Wisłą Józefów. Jak pan skomentuje ten sparring? No, dla nas to jest ostatni sparring przed inauguracją, którą mamy za tydzień. Przyjechaliśmy w takim składzie troszeczkę mieszanym, a więc część chłopców z pierwszego zespołu z Ligi Okręgowej i tak pół na pół z chłopcami z klasy. No, bardzo dobry sparring, bardzo dobre boisko przede wszystkim. Szkoda tylko, że się nie pokusiliśmy tutaj o troszeczkę lepszy wynik, bo myślę, że z gry taki mecz był bardziej na remis, natomiast no, nie wykorzystaliśmy swoich szans, które mieliśmy nawet pod koniec spotkania. No, to wynikało też również z tego, że no, dwóch zawodników mi dzisiaj nie przyszło, którzy by na pewno weszli po przerwie i troszeczkę tych zmęczonych zawodników podmienili. W związku z tym no, na sam koniec no, już nie mieliśmy żadnej zmiany, tak żeby któregoś z tych zawodników podmienić, żeby wprowadzić jakby nową jakość już. A jak wyglądały wasze dotychczasowe sparingi? Różnie. Udawało nam się wygrać nawet zespołami czwartej ligi, między innymi graliśmy z UKS Łady, z bardzo przyzwoitym zespołem. Przegraliśmy z Mazurem Karczew, w środę ostatnio graliśmy, przegraliśmy 4-1. Tak pół na pół, trochę zwycięstw, trochę porażek. Tych sparingów dużo graliśmy, no bo mamy dwa zespoły po prostu i musimy to tak obdzielić, żeby każdy z tych chłopaków no, w tych przygotowaniach no, zagrał te 3-4 sparingi w pełnym wymiarze. A jakieś macie wzmocnienia? Czy tylko z roczników młodzieżowych? To znaczy, jeżeli chodzi o drużyny młodzieżowe, to mamy kilku chłopców. Dzisiaj jeden w ataku, Artur Bartosiński zagrał z rocznika 93. Mamy troszeczkę tych zawodników młodszych. Natomiast no, dzisiaj w pierwszej 11 znalazło się też pięciu chłopców z rocznika 91. Także to są młodzi ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o wzmocnienia, no to doszło nam dwóch zawodników. Jeden to jest zawodnik z Mazowsza Grójec, nazywa się Piotrek Białek. Drugi z OKS-u Otwock, Rafał Skonieczny. Jeden jest pomocnikiem, drugi jest napastnikiem. Natomiast odnotowaliśmy dwie straty, bo nasz wychowanek Adam Krupiński poszedł do trzecioligowego Mazura Karczew. No i był zawodnikiem bardzo bramkostrzelnym, bo strzelił 15 bramek, natomiast drugi nasz napastnik, Artur Kowalczyk, poszedł do Znicza Pruszków. No i Artur też w tamtej rundzie strzelił dużo bramek, bo aż 25, także no ta siła ognia jest u nas troszeczkę chyba będzie słabsza w tym sezonie. A jak widzicie siebie w lidze? My chcemy ogrywać swoich zawodników, to znaczy chcemy ich stopniowo wkomponowywać w zespół. W zasadzie większość to są nasi wychowankowie, no ale z uwagi na to, że no, musi być dwóch młodzieżowców na boisku. Także tych młodzieżowców potrzebujemy i w jednym, i w drugim zespole. Także chcemy zająć miejsce w środku stawki. Myślę, że na więcej nas nie stać. Chcemy grać spokojnie w tej lidze, spokojnie utrzymania, tak żeby móc przez ten cały rok popracować z tymi chłopcami, którzy do nas dochodzą po prostu i dojrzewają w pierwszym zespole w seniorskiej piłce. Może jeszcze jak pan ocenia Świt w tym sparingu? Na podstawie tego sparingu? Graliśmy w zimie, wydawało nam się, że tamten zespół był lepszy. To znaczy też widzę, że tutaj Grzegorz też młodych dużo chłopców wprowadzał. Graliśmy tutaj w zimie, wygraliśmy jeden z tych sparingów. Natomiast ja miałem wtedy lepszy skład personalnie zdecydowanie, no i Grzegorz też miał lepszy, także myślę, że tamten zespół z zimy był lepszy od tego. Ale najprawdopodobniej tam grali, pamiętam tego, Lewicki grał bodajże, prawda? Wtedy bardzo dobry piłkarz, no i takich kilku, którzy się tam w pierwszym zespole ogrywali, także to porównanie wychodzi bardziej na korzyść tego zimowego sparingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.